I dzień dobry na drugim warsztacie projektu. Tak jest, witam. Tam zobaczymy, jak się odbija. Nie odbiło nam, tylko odbija maszyna. Co za maszyna? Prasa graficzna. Panie Marku, pan powie parę zdań o tej prasie, ponieważ nie mamy jeszcze nic o niej. O, to proszę bardzo. Pani Magdaleno. To jest mała prasa, którą łatwo przewozić w aucie. Przewożę ją w bagażniku. Właśnie jest idealna na takie warsztaty graficzne. Dzięki niej tutaj dzieci odbijają sobie monotypię. Co to jest monotypia? Monotypia to jest taka technika graficzna odrębna. Tutaj widzimy tutaj... To może praktycznie zrobimy jedną rzecz. Co tak. Bierzemy, tak? Mamy bierzemy namalowaną taką na... blaszkę. To nie tak. Musi być blaszka, ale tutaj akurat mamy takie blachy offsetowe. I dzieci na niej malują za pomocą, tutaj w tym wypadku za pomocą farby. Jak masz na imię? Paulina? Kamila. A, Kamila. I to Kamila namalowała. Tak. I Kamilka tutaj zrobiła. To jest, Kamilko, twój portret? Czy... Nie, kuzynki. Więc bardzo jest to ładnie. Kuzynki portret. I za pomocą tej prasy właśnie przyłożyliśmy papier, prawda? Papier tutaj Aha. leży. To jest taki wilgotny papier. Kładziemy na tą matrycę. Aha. Przykrywamy filcem. Filcem, tak. I teraz kręcimy, proszę. Kto kręci? Jak masz na imię? Kasia. Kasia kręci. Drugą stronę. Kasiu. No, dobrze. Przepraszam, ja przejdę w drugą stronę. Kręcimy. No właśnie, tu będzie lepiej widać. To wychodzi. Jeszcze. Musi wyjść całe. Jeszcze Kasiu, tak? Jeszcze Kasiu. Dobra, stop. Wystarczy. Dobra. Co nam teraz z tej blaszki? I teraz autorka tej pracy, proszę, podnosisz sobie delikatnie, podnosisz kartkę i tutaj ładnie nam zaraz pokażesz, co z tego nam wyszło. No wspaniale. Podnieś tutaj, proszę. Ta-da! Matryca i odbitka. I proszę bardzo, i takich można teraz zrobić, ile może wyjść takich samych? Kilkadziesiąt? Czy kilka sztuk, czy tylko jedna? To znaczy, monotypia to jest taka technika, tak jak wspominam, graficzna odrębna. Aha. Więc robimy jakby każdą oddzielnie, czyli jedna. Czyli wychodzi jakby jedna odbitka. A, jedna odbitka. A teraz można spokojnie zmazać, prawda, zmyć tą... blaszkę i coś nowego ale zrobić. Ale nawet na tym możemy jeszcze coś dokładać, prawda? A no tak. Bardzo ładnie wyszło. Tu proszę jest kolejka. Palikówko, pomachajcie na mnie. Machamy, czekamy. Pokażcie, co żeście zrobiły. O, Marysia, proszę bardzo. O, jakaś murzynka. A to kto to jest? Chyba jakiś szlachciura. Nasza pani od plastiki. Nasza pani od plastiki. O, bardzo ładna. Taka bardziej chińska widzę. A to kto to? Ty? Siostra. No i to tym, te święta idą, to będą prezenty na święta akuratnie. O, ale fantazyjnie upięty i bardzo ładny. Kto to jesteś ty? Tak? A jak masz na imię? Kinga. Bardzo ładna Kinga. A tu już mamy... O, tu jeszcze pokaż. Podobny jesteś do siebie, tak? To kolega. Kolega. A też kolega podobny do ciebie. A tu jakiś krasnoludek. To ty? Fajnie wyszło. O, tu jest też jakiś mistrz. To jest chyba pan dyrektor. Pokaż pana dyrektora. Pozdrawiam pana dyrektora. Tu są rzeczy, które zostały zrobione. I tu stoją dalej dziewczyny. Co Róża? Róża? Nie Róża. Karolina. Karolina zrobiła jakieś spotkanie nad morzem. No. Proszę. A tu jest jakiś, to jest ten, E.T. Pokaż go, to nie jest E.T., jak to jest? Yeti, mały głód. I tu jakiś krasnoludek. A nie, to jest czapka i włosy, tak? Super, tu jeszcze popatrzymy. Bardzo ładnie, no to stójcie w kolejce, stójcie. Tu już dziewczyny coś kończą. Drugie coś robią, tak? Gabryś już skończył? Pokaż, a tam pokazał, a tu jest coś fajnego, a to co to jest, czyje to jest? Mama. Mama. Gdzie jest tata Gabrysia? O tu. To ten w samochodzie? Nie, w samochodzie. A, tu widzę, a tu jest Gabryś, a, tata, super, widzę. Bardzo fajnie. Dobra, zobaczymy co będzie dalej. A na razie dziękujemy i machamy. Pa, pa. Kobieta, murzynka.